Dzień dobry, Grzegorz Piszcz, organizator, współorganizator turnieju ogólnopolskiego piłki środkowej plażowej kobiet, mężczyzn oraz mixtów. Dzisiaj mamy trzeci turniej kończący nasz cykl i będzie podsumowanie klasyfikacyjne po trzech turniejach, wręczenie nagród. Gramy o Puchar Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Plus dzisiejszy turniej jeszcze jest sponsorowany przez dyrektora tutaj naszych obiektów szkoły, pana dyrektora Marcina Szweda. Planujemy zrobić taką cykliczną imprezę w Białej Podlaskiej, czyli co roku trzy turnieje o Puchar Prezydenta. Mamy zespoły z, no, można powiedzieć, na razie ze ściany wschodniej Polski, ale zamierzamy pójść jeszcze w szerszy krąg i żeby z całej Polski robić promocję dla miasta i zapraszać zespoły z różnych części naszego kraju. Bo tutaj to jest zrobione dla mieszkańców Białej Podlaski, dla mieszkańców naszego osiedla. Boiska są otwarte od 8 rano do godziny 21. Przychodzi młodzi, przychodzą nawet starsi mieszkańcy naszego miasta i korzystają bezpłatnie z naszych tutaj obiektów. Jest fajny pomysł, jest fajna integracja społeczeństwa, jest ruch, wiadomo, dla młodzieży, dla naszych mieszkańców i nie tylko. I to jest moim zdaniem świetny pomysł, żeby tutaj w Białej taki coś cyklicznie organizować. Potem mieliśmy turniej Open Kobiet i Open Mężczyzn. Zakończyliśmy to już wczoraj o godzinie 16.30. Dzisiaj rozpoczęliśmy od 9 rano mixty, czyli jest pary z pary mieszane. Jesteśmy teraz tak, już gramy, zbliżamy się do ćwierćfinałów. Mamy 10 par. I dzisiaj już kończymy gdzieś tak pewnie prawdopodobnie koło 13.00. Zakończymy ten trzeci turniej nasz, kończący nasz cykl i jeszcze będzie podsumowanie wszystkich trzech turniejów i wręczenie nagród. No i w tym roku będzie już na tyle. Czy zawodnicy Białej Podlaskiej są mocni w tej dyscyplinie sportowej? Bardzo mocni. Wczoraj grały nasze wychowanki naszego klubu, które w tym roku startowały w Mistrzostwach Polski. UKS-6. Tak, SKS-6 Biała Podlaska. Przepraszam. Startowały w tym roku w finale Mistrzostw Polski. Także to jest duży sukces dla naszego miasta. Tutaj większość z par, jak widzimy, to są wychowankowie naszych bialskich klubów, czyli UKS Cerbinów, SKS-6 Biała Podlaska, UKS Jagiellończyk. Także możemy być dumni z naszej młodzieży, że chcą, grają i wspierają ten piękny sport. Ten nocny deszcz wam nie przeszkodził? Nie, absolutnie. Wczoraj mieliśmy piękną pogodę, dzisiaj tak widać też jest super. Także pogoda jest na zamówienie, można powiedzieć.